Hejho, witajcie w Civy 5, Arabia na biednej mapie, biednej nie dla wszystkich, tak jak ustaliliśmy, niemniej ropę mam. Brakuje mi węgla, węgiel jest w dawnej Persji, w tym momencie Kartaginie i myślałem nad tym, czy by tę Kartaginę zaatakować i doszedłem do wniosku, że tak, trzeba będzie to zrobić, z tym, że nie będę sam jej atakował. Z uwagi na to, że przyjaźnię się w tym momencie z Olkiem, to spróbuję namówić i jego do tej wojny, byśmy razem zaatakowali byłą moją żonę Dydonę. W tym momencie, jak widzimy, Grek bije się tylko z tą Asyrią. Fajnie by było, jakby jej nie podbił, a jednocześnie stracił jakieś jednostki, jakieś siły. No właśnie, w innej wojnie, w wojnie z Kartaginą. Tutaj ma takie wertepy, ciężko będzie przejść, także z jednej strony liczę na to, że coś by tam stracił, z drugiej strony liczę na to, że coś by tam straciła Dydona. A ja bym sobie tutaj wszedł pod te susę. Kartaginę, Gades. W zasadzie, kurczę, jakbym szedł, to właśnie po wszystkie te miasta. Także z pomysłu, by nie atakować, doszedłem do pomysłu, by zdobyć całą Kartaginę. Podbić całą Kartaginę. No w tym momencie te 14 zadowolenia wygląda fajnie, ale to jest oczywiście za mało, żeby podbić Kartaginę. Wcielić. Czy nawet marionetki mieć. Ale tu jest 13 tur do kolejnego ustroju. Tam trochę zadowolenia będzie. Także da się chyba to zrobić, tak mi się wydaje. Aczkolwiek Kartagina nie jest taka słaba, jakby to mogło się wydawać. Pamiętajmy o tym, że tutaj ciągle Dydonka jest niebezpieczna. Wygląda to już nieźle, ale widzimy. Nie, 62. Jest, no, już znaczna przepaść. Jestem drugi. No zobaczymy, zobaczymy. Tylko muszę trochę się dozbroić. Czyli oczywiście potrzebuję tych działów przeciwlotniczych. Tak, na wszelki wypadek. I potrzebuję tych artylerii, które są tutaj. No i miasta mi się rozwijają. To wygląda fajnie, tylko tutaj muszę te punkty handlowe zrobić. To strasznie długo się robi. Jak skończę te tory, to wtedy. Dlatego też robotnika sobie zakolejkowałem. I ten epos muszę zrobić w Mekce. To miasto się całkiem nieźle rozwija. Będzie jeszcze lepiej. Tutaj epos, ale to koszary jeszcze muszę zrobić, bo wcieliłem te miasta, nie skończyłem eposu i mi brakuje teraz koszar. Trochę to słabe. No i fajnie by było iść na Kartaginę, mając już, szanowni państwo, no piechotę taką lepszą niż tych zwykłych strzelców. Także poczekamy jeszcze chwilkę. Widziałem tam szpiegiem, że w Atenach robi laboratorium naukowe. Olek. No to oznacza, że on naukowo może uciekać, a podboje spowalniają rozwój naukowy, także ja też muszę uważać. Muszę to odpowiednio zbalansować. Civ 5 to nie Civ 6, której dokładamy kolejne miasta i jest fajnie. Tutaj trzeba to robić, no, z głową, ostrożnie. No i chyba dokończymy te tory. Tutaj do Panamy, potem do Teb i zrobimy tu porządek, żeby też nie płacić za to. Bo tu nie potrzebujemy tych dróg, aczkolwiek korci Hongkong oczywiście. Chętnie bym go zaatakował, zdobył. No ale to jest sojusznik, szanowni państwo. Greka. Także Greka na razie nie wkurzamy. Jak się dopalimy miastami Kartaginy, to może wtedy. Starożytność. Czekajcie, czekajcie. Starożytność. Ja tutaj mam takie coś. Tak, Egipt, starożytność. Potrzebujemy, no właśnie, czegoś nie mojego, ale właśnie ze starożytności. I to się da zrobić. Egipski, czyli nie moje, nie mogę mieć swojego i nie mogę mieć tego samego, tak? O Jezu, gdzie ja tutaj kliknąłem? To już jest Egipt. Z tej samej epoki, z danego miasta lub innej niż właściciel miasta. A to może być to też. I uwaga. I pyk, i pyk. I proszę bardzo, piękna premia. Dobrze, dobrze, szybciej będzie kolejny ustrój. O to właśnie chodzi. Tutaj się zrobi to obserwatorium. Też pięknie będzie, bonus do nauki i tak dalej. Niech się zrobi to działo, żeby straszyć. I za chwilę będziemy kombinować. Spróbujemy po prostu zagadać do Olka i zapytać, czy by z nami na tę wojnę nie poszedł. Taki jest plan.
Tylko wolałbym mieć już tę artylerię. Aczkolwiek myślę, że i bez artylerii to zrobię. Tak mi się wydaje. Traktat pokojowy wygasł. No właśnie, właśnie, właśnie. O to chodzi. Tylko czy to już? To jest dobre pytanie. Czy to już? W przyszłej turze ustawimy te artylerię. Co my tam jeszcze będziemy chcieli zabrać? No jak my się w ogóle tu będziemy bili? No mam nadzieję, że jak Greg będzie miał dwie wojny, to mnie nie zaatakuje. Ale to sami wiecie, rozumiecie. No wypadało też, by to wziąć na front. Dobra, idziemy tymi dwiema jednostkami. Tu są i wertepy, i otwarte tereny. Także jedna i drugie by się przydało, ale zaczniemy chyba od tego. I osłonkę, osłonkę. Bo to ma na siebie przyjmować ciosy. Ja bym to chętnie ustawił właśnie tu. Póki nie mam tej lepszej piechoty, to na to liczę. No, to będę ustawiał i jako piechotę traktował, bo to ma 50, to ma 34, no to wolę to. No ale jak to przezbroimy, tylko że to 8 tur. Mało mam tej nauki, wam powiem. Ciągle jest bieda pod wieloma względami, niestety. No i dobra, mamy tutaj te tory, czyli i Damaszek dostał już premię. Tak, jest. Modyfikator za połączenie kolejowe 25%, czyli do produkcji więcej. O to właśnie chodzi. Nie tylko szybciej się poruszamy, ale i bonus do produkcji mamy. I takie rzeczy lubimy. No dobra, kontynuujmy te tory. Niech im Panama ma bonus, a potem teby chyba zrobię tędy te tory, a to wszystko pousuwam, bo tu mi tego niepotrzebne. To mi wszystko niepotrzebne, te drogi. No chyba, żebym szedł na ten Hongkong, ale nie zapowiada się. Nie zapowiada się, a w przyszłej turze zapowiada się, że będzie wojna. A najlepiej... O kurde. To jeszcze lepiej. To słuchajcie, to jeszcze lepiej. To jak oni się biją... O kurde. Spodziewałem się, że będzie miała. To najwyższa pora. Ale Babilon to już chyba długo nie pożyje. Aczkolwiek on ma całkiem niezłe te jednostki. Wygląda to przyzwoicie. Dobra, spróbujmy może. O, 19 zadowolenia. Fantastycznie. Fantastycznie. Drzewko by też było dobrze zamknąć. Chciałem zobaczyć przegląd kultury. Dobra, nie mamy dysydentów. Ład wymiata. Kartagina ma problem. O kurde, to wszystko wskazuje na to. Wszystko tutaj podpowiada. Minę tę rzekę? Dobra, minę tę rzekę. By te Kartaginy atakować. To ma większy zasięg, więc to ustawiamy z tyłu. To by było też dobrze przezbroić. Dobra, to tu. To tu. I przezbrajamy. To słabsze tu. I jesteśmy gotowi na wojnę. I gdzie ja cię chciałem wysłać? Tutaj, panie kolego, zapierniczę. Na swoim terytorium zdążę, mam nadzieję, ogarnąć te artefakty. One są fajne, bo dają kulturkę i turystykę, co się w tej grze akurat nie przyda, ale kulturka oczywiście się przyda jak najbardziej. Wybierz produkcję, Teby. No i tutaj mamy milion rzeczy do roboty. Akwedukt, no przydałby się szybciutko. Amfiteatr też. O, ta elektrownia wodna też by tu siadła. To by całkiem nieźle było tej produkcji. Akwedukt, żeby miasto się rozwijało. Potem szkoła. A potem kultura. I koszary. Ewentualnie jeszcze coś tu przestawię. Nie wiem, czy budować te elektrownie. Zaraz, chwila. Tu jest aluminium. Czy możemy optymistycznie, bezczelnie założyć, że to zdobędziemy? W susie nie ma żadnego surowca luksusowego, którego nie mamy, także tutaj będzie kara do zadowolenia i to duża. Tu już będzie trochę lepiej, bo jest sól. Mam w tym momencie sól.
z handlu, czyli też tego nie odczuję. Miedź, mam miedź. Miedź też mam. No, no to trzeba liczyć, że będę miał problemy z zadowoleniem po tych podbojach. Trzeba uważać. Ale i tak trzeba atakować. I tak trzeba atakować. Dobra, czyli tutaj najpierw zaczniemy jednak od tej elektrowni, bo tu jest dużo pól wodnych, także to ładnie siądzie. Bardzo ładnie siądzie. I chcemy, żeby nam się to miasto rozwijało. 6 i 9, no właśnie, 20 tur. Nie fajnie. Więc dokładamy ludka. No tu dokładamy. 12 będzie. I 9 tur elektrownia. Może być. Może, nawet chyba musi. Chyba tak. No dobra. Zobaczmy najpierw, czy ona zaatakuje Greka. Bo ja mam sojusz z Grekiem. Nie godzi się. A jakbym ci dał, za chwilę by to oddała. A, szkoda. Chytry plan, ale nie wyszedł. Dobra, to zagadujemy do Greka, ale zróbmy to w taki sposób. Czy powinniśmy wojnę Dydonie? Proszę. Godzi się. Za 10 tur, słuchajcie. W 258. To możemy. To myślę, że jak najbardziej możemy. To jest nawet nie głupi plan. To jest nawet dobry plan. Ja tutaj chcę to poprzestawiać wszystko jakoś. Dobra, ty idź do miasta. No, chyba też to przezbroję. 260. No tak, trzeba to poprzezbrajać. I to bym też może zabrał na ten front. Zobaczymy zresztą. Mam te tory. Tutaj za chwilę zrobię kolejne, także o wiele szybciej się będę przemieszczał. Wtedy będzie ok. Będzie bardzo ok nawet. No i to by też wypadało wziąć jako zwiat na tę wojenkę. To też by było ok. Co ona tutaj ma? Ma piechotę, widzimy. Tę lepsiejszą, 20-wieczną. Pancerniki to tam szału nie robią. Ale durku może paść. Życzyłbym sobie, żeby wytrzymało jak najdłużej i oczywiście wybiło te piechotę, te pancerniki. Tu niełatwo jest podejść. Grekowi byłoby łatwiej. Jakby ona zdobyła to durku? Połowa ludzi by zginęła, połowa budynków by się spaliła. Potem by to Grek odbił, no to by już takiego dobrego miasta jak za pierwszym podejściem nie miał. Bo im więcej miasto jest zdobywane, tym w gorszym stanie przechodzi do ostatecznego zdobywcy. I to jest dobre. Zdążymy to ogarnąć. Idziemy robić te tory. I to nawet zrobimy tak jak tutaj. Gierka podpowiada po części. Dobra, to nie, to czekamy, cierpliwie czekamy, szanowni państwo. Nigdzie nam się nie śpieszy. Bardzo ładnie. Czy ja chcę robić tę akademię teraz tutaj? 32. Ja myślę bardziej o kulturze i pójdziemy w kulturkę najpierw. Zdążymy zrobić resztę. Laboratoria będziemy musieli szybko robić. A to jest drogi budynek, także ta produkcja by się większa przydała i to w każdym jednym mieście, czyli w Medynie wypadałoby zrobić te elektrownie. Nie wiem, czy to będzie wykonalne, kurde. Nie no, aluminium nie powinno mi brakować, no przy założeniu, że zdobędę te susy. Nie wiem, czy mogę tak bezczelnie zakładać. Nie no, chyba mogę. Kurde, ma tego. Otwarte. Niby nie potrzebujesz, ale masz. Mogłem mu wino sprzedać. Czekajcie, czekajcie, zaraz zagadamy. 19 zadowolenia. Tak czy siak wezmę kolejne zadowolenie. Mówię o ustroju. W ideologii. Ładu, w który poszliśmy. Choć tam będą te fabryki już. Ludzie o najostrzejszych kijach. Zobaczcie, ile ona ma armii. Możesz w mordę. Te moje wartości to śmiesznie wyglądają. I tego się nie spodziewałem, że aż tyle. O, tutaj za chwilę też będzie bonus. To jest piękne, przepiękne.
To czekajcie, to może już tego nie wysyłać. Chociaż nie, nie, nie. Tutaj też tory zrobimy. Takie widełki będziemy mieli. A to wszystko wypierniczymy. No i tutaj mam jeszcze swoje aluminium. Dwie sztuki tylko, także niedużo. Ale spoko. No i wydobywaj. Na neutralnym terenie, także nikt już tego, mam nadzieję, mi nie buchnie. I o to, szanowni państwo, chodzi. 29. Dobra, potrzebuję więcej tego złota, skoro tylko 29. Zobaczmy tędy, czy tutaj coś będzie ciekawego. On ma te perły, ale nie da. Najprawdopodobniej. Wino za perły, pyk. Nie. Ojej, nie przeginaj pały. Żelazo. Mogę ci sprzedać żelazo. Co za to dostaniemy? Konie takie? Nie. Dawaj, powiedzmy 14. O kurczę, zgodził się. No i dobra, 43 to już lepiej. I o to chodzi, o to chodzi. Czy ja wszystko przezbroiłem? Karabiny maszynowe, tak, 4 sztuki, dobrze. Na piechotę powinno mi starczyć. Piechota jest niedroga, jeśli chodzi o przezbrojenie. Tylko tego nie zdobądź, nie zdobądź. No chociaż nie, z samolotami to zdobędzie. No i to podurku. A liczyłem na to, że naprawdę długo się będzie broniło. Ale chyba jednak nie. Z samolotami nie ma szans. Ostrzela to wybije jednostki. Artyleria jeszcze ładnie, kurde. No i ci tutaj. Dobrze, że ma samoloty już. Aszur, pytanie, czyje miasto jest tutaj. Mam nadzieję, że właśnie Aszurbanipala. Broń się dzielnie. Babilonie. Babilon trochę mnie zawiodł. Ale i tak nie tak bardzo jak ten kurczę Rzym durny. To był dramat, szanowni państwo. Ten Rzym popsuł całą grę. Potężny Rzym. Nie no, trzeba dokończyć te tory. Tak, dobra. Potem tu wrócimy, potem tutaj będziemy kombinować. I za chwilę będziemy mieli kolejne jednostki. To zdążymy, mam nadzieję, wydobyć. Okidoki. To całkiem zgrabnie to leci, aczkolwiek jeszcze 7. Dobra, nie będziemy tutaj kombinować, czyli po prostu będziemy kombinować i powiem powrót. Jak już mówiłem wielokrotnie, robię to z przyzwyczajenia. O kurczę, już podurku. Nie ma to pewnie żadnego znaczenia, ale nie odmawiam wprost, tylko tak kombinuję. Patrzcie, ile archeologów. Bo w ogóle Babilon zmierzał do zwycięstwa kulturowego, turystycznego. I był taki czas, że tam kogoś prześcignął przecież nawet. Już po durku. Oj, to ta Kartagina taka całkiem, kurczę, nie głupia, ale tutaj ta bitwa może ją srogo kosztować. Czy ona podpaliła te durku? No tego to, żem się nie spodziewał. Czyli ona ma teraz ogromne problemy z zadowoleniem, tak obstawiam. No, nie takie ogromne. Ma na plusie niestety. No, chętnie by wam przygarnął te perły. Ojejku. Dobra, może w tym mieście obydwie jednostki wezmę na otwarty teren. Z osłoną. A stąd wezmę na trudny teren. Czyli ja wszystko chyba muszę wysłać tutaj. Skoro ona ma latadła. No i szpieg uciekł. Można by go dać do tej susy, to byśmy widok mieli. O, już nie będę chyba kradł. Wieża transmisyjna. Regata. Dobra, ten jest najsłabszy. Jego możemy wysłać w formie takiego, wiecie, skauta. Susa. Okej, będziemy widok mieli na to miasto. Nie będzie tych ciemnych pól. I o to chodzi, Boziu Karawanseraj. Nie chcę wcielać tego miasta, bo ono jest badziewne. 4 ludzików, tu nic nie ma. To będzie marionetka. Trudno. Zamku tutaj chyba nie potrzebuję. Stajnia. Mm.
coś tam tej produkcji zwiększy, ale mało. Ale tak zróbmy. Stajnia, szkoła, opera. Zamek zdążymy. Tak, myślę, że tak. Lecimy dalej, na spokojnie. Przydałoby się też kupić meczet, który w tym momencie 600 wiary kosztuje, także nie prędko, ale zrobimy to, tylko trzeba pamiętać. Kurde, Prora jeszcze zbudowała. Ona będzie jednak ciężkim przeciwnikiem. Tu się Ludek urodził. A go nie przestawiłem. Trzeba by się tym zająć. Chociaż Gierka go dobrze ustawiła. Bo ja tych potrzebuję mieć tutaj wszystkich. A to może być tak, tylko na razie niech zostanie to w taki sposób. O, i też jest wieża do roboty już. I myślę też o tej elektrowni. Aj, byłoby nieźle tej produkcji. Dobra, robię też te elektrownie. Robię też te elektrownie. I tu damy trudny teren i tyle. Trudny i tyle. Bo to by w takim razie wypadało wysłać gdzieś tu. O tu. Dobra, niech o to tam zapiernicze. To na razie zostawimy. A te drogi już możemy usuwać. Nie będziemy za to płacić. Tak. To by też można było usunąć. Tego naprawiać nie ma sensu. O, ale tu by wypadało robić te punkty handlowe. To ponaprawiać też i tu zrobić. Ojejku, ale to ja archeologa jeszcze potrzebuję. Jeszcze to muszę wydobyć. I to, czyli dwóch potrzebuję. Orzesz w mordę. Ale to tu mogę chyba jak najbardziej ich robić. Dobra, tak. Pyk, pyk. O. Jednego wyślemy tu, a drugiego wyślemy tu. I ogarnięte będzie. Fajnie? No chyba fajnie. No ryzykowne to jest, ale tak zróbmy. Jeszcze tutaj kopalnię trzeba zrobić, bo tutaj mamy to nieogarnięte. Czyli można by tym? Można by tym, póki ta wojna jeszcze nie trwa, chociaż ona za chwilę będzie już się rozpoczynać. Czy ja chcę ich wysłać za rzekę? Nie wydaje mi się to potrzebne. Raczej bym... Albo wyślę, bo trochę mi się to nie mieści tutaj wszystko. Dobra, to ty tu. O. Teraz jest fajnie. I tu by też można było poprzestawiać, żeby to miasto się rozwijało. Czyli trzeba by zabrać Panamię. Albo to dać Tebom. Już nie, Teby nie potrzebują. Teby mają się gdzie rozwijać. Czyli tartaki zostają pod Damaszkiem. To jest trochę pole niczyje. Nie, dobra. Czyli te dajemy Damaszkowi. Tak? Myślę, że tak. Czyli zdejmiemy... No to pole zdejmiemy i weźmiemy to, żeby się rozwijało. O Jezu, 19 tur. No wolno. Ale niech tak będzie. Chyba, żeby to jeszcze zdjąć i dać tu. I będzie 10 tur i potem połączymy te dwa pola znowu. Tak? Myślę, że tak. Dobra, niech to tak będzie. Za 5 turek wojenka. To akurat ten odcinek tak sobie przeklikamy na spokojnie. Bo teraz już będziemy klikać, teraz już nie ma nic do roboty. Wszystko zakolejkowane. Dobra, jest fajnie. Memphis się rozwinie. No mam nadzieję, że teraz kolejny budynek, który będą budowali, no będzie lepszy. Bardziej użyteczny niż ten karawoseraj.
bo on mi się do niczego nie przyda. To póki ta wojna trwa, niech to będzie, a potem to wypierniczymy, bo tego już nie będziemy potrzebować. Także w tym momencie ty, panie kolego, grzejesz właśnie po tę ropę tutaj. Ty... Będę stąd mógł zniszczyć drogę? Nie. Straciłem turę, kurczę, pieczone. Dobra, fortyfikuj się. Urodził się ludek w Memphis, a to tak jak widzieliśmy. Wybierz archeologię, rewelka. Mamy też starożytność Monako. O, czekajcie, czekajcie. To w tym momencie nic nie wymyślę. To bierzemy po prostu nie swoje, jedyne takie, jakie możemy wziąć. Może być. Będziemy szukali znowu artefaktu ze starożytności. Aleksander kończy projekt Manhattan. Ja pierdziule. Zaraz, czy ty Babilon to istnieje? Już, to było jego ostatnie miasto. Nic smutne to. Nie da się okraść Asyrii. Też smutne. Ale będziemy tam ciągle stali. Ty to napraw szybciutko. Ty tu... a może właśnie... Nie, tutaj są jeszcze farmy potencjalne. Także robimy punkt handlowy. 13 tur strasznie długo. Usuń tę drogę, nie potrzebujemy jej. Nie będziemy też ułatwiać drogę potencjalnym... ułatwiać drogi potencjalnym wrogom. Czy tu jest kopalnia? Jest. Jak się zacznie robić kopalnię, to ona już tak wygląda, jakby była, a jej wcale nie ma. Nie, to jest dobry układ. To jest ciągle dobry układ. Tylko musimy pamiętać, że mamy dużo... Kurde, w dalekiej krainie kto? Nie grać, że mamy ciągle dużo importowanego zadowolenia. No to nie jest takie dobre. Dobra, tego też potrzebujemy. I zaraz sobie zobaczymy, kto to zbudował. Przegląd Dyblo. Pyk. Głupi Grek. Nie no, on to wygra. On to wygra, nie ma szans. Dobra, jeszcze to usuńmy. Nie będziemy płacić. Tam jeden złota natura, ale to jest zawsze coś. I teraz tak, mamy artylerię na otwarty teren i druga też jest na otwarty. Wypadałoby wreszcie mieć jakąś na teren trudny. Także tu. Chociaż ona ma samoloty. Ale nie, idźmy. Zamasowany ostrzał. A można by to wysłać. To. Tylko problematyczne jest to, że jakby mnie Grek zaatakował, to ja się nie zdążę wrócić. Nie ma bata. To w ogóle powinno stać w mieście. O, i mogę sobie przezbroić już te jednostki. 200 kosztuje. To jakie tanie? To miało być tanie. Kurde, to ta przezbrojenie... Z tej piechoty do tej chyba 80 kosztuje, czy coś takiego. Czy 60 nawet. Niedużo, ale to drogie, jak widzimy. Stać nas będzie, ale drogie. Serduszko troszkę boli. No 36 naturę to nie jest dużo, ale wiary 21 to jest całkiem nieźle. Także dawać mi tutaj szybko ten kolejny meczet, bo bez tego, bez własnego zadowolenia, to tak czy siak będzie problem. Jak nie zaatakują, to nagle mi się może zrobić z 10 zielonych 20 czerwonych. Mordeczek oczywiście. Orzesz mordę. Czy ona sama mnie planuje zaatakować? Czekajcie, czy ja tu jestem dobrze ustawiony w takim razie? No nie jestem taki przekonany. Mnie by się też samoloty przydały.
Mam już obronę przeciwlotniczą, to byśmy w bomberki poszli. Ale wieża by tu się bardzo przydała. 33 kultury w tym mieście. Ale ze dwa bomberki byśmy zrobili. I dopiero wieżę. A nie, jeszcze to będę musiał robić. I to w pierwszej kolejności w Mekce tutaj. Przegląd gospodarczy. No tak, tak. No ale kultury też mam najwięcej tutaj. Ja pierdziule. Ale to oznacza, że o właśnie, w Tebach muzeum trzeba zrobić i dołożyć tutaj te artefakty i takie tam. No na razie niech tak będzie jak jest. Jak będziemy mogli premię z artefaktów zrobić, to będziemy kombinowali dalej. No i to jest dobra jednostka. Ale chyba to pod... Chociaż nie, oni niech tu siedzą może na razie. Dobra, to będą odwody. Spokojnie. Karawana. Jakżeś łaziła. Do Tebs... A czekajcie. Nie, dobra, z produkcją, bo tam jedzonka... Jedzonka nam jako tako nie brakuje, a możemy jeszcze więcej zrobić. No i co? Rasy koncertowej nie potrzebujemy. Wielkie dzieło pewnie, że się przyda. Tańce węgierskie, bardzo ładnie. Dajmy do Teb, żeby tutaj jak najwięcej rosło, się kumulowała ta kultura. Procenty działały i takie tam. Nie potrzebujemy tego muzeum. Absolutnie. Aluminium na gwałt nie potrzebujemy, to ja bym tutaj dokończył tę drogę i potem mógł to wszystko elegancko usunąć. I ten plan podoba mi się najbardziej. Czyli idźmy tutaj. No, zobaczymy. Może ona mnie zaatakuje. To by było niegłupie. Jednocześnie by ona była... A, szkoda. Szkoda, szkoda. Nie muszę nawet kończyć wątku, bo się okazuje, że my tę jednak wojnę musieliśmy wypowiedzieć. Bo tak się umówiliśmy. I teraz musimy wrócić. Co? Czyli ten Zanzibar do jasnej ciasny. No ja pierdziule, patrzcie. Ej, to jest dobra okazja, żeby go podbić. To jest ten bungiel aluminium. Ale jajca. Nie sprawdziłem. Siemasz, ziomuś. Przyjaźń ciągle działa. No to sojusz obronny. No szkoda. Chociaż dawaj 5. Dobra, 2 dawaj. 1 dawaj. A, nie jest głupi. Nie jest głupi, na jakiego wygląda. Buchnęli mi robotnika do jasnej, ciasnej Anieli. Jest bardzo niefajny. Bardzo niesympatyczny. Jeszcze mi gnoje splądrowała. Jezu, ja to muszę przejąć w takim układzie. Absolutnie, szanowni państwo. Zanzibar trzeba wziąć. Nie będę potem tego bronił najprawdopodobniej. Ale jakbym zdążył zrobić fabryki... To by przeto piękne było. Czy ta artyleria mi tu może nabruździć? Niestety może. Czy ta piechota mi tu może nabruździć? Niestety też może. Tu są potężne karabiny. No dobra, pokombinujmy to w taki sposób. Boję się tej artylerii. Tu jak minę rzekę, to już punkty stracę. Tu troszeczkę będę mógł postrzelać. Nie, nie będę mógł. Za daleko jestem. Nie, ale dobra, czekamy. Czekamy w tej linii, spokojnie. Tu ewentualnie coś będę mógł. Nie no, chociaż te linie mam w zasięgu. To ten Zanzibar mi tu trochę nabruździł. No raczej, żeby nie kupić meczetu. Ta, 600 kosztuje. O, ale mamy kulturkę. Tu jest dużo złota. Też by było dobre, ale potrzebne nam zadowolenie albo ta nauka. Kurde, ta nauka byłaby świetna. Tam są szkoły. Cud narodowy.
No, cudów mam w tym momencie więcej, ale zacznę robić laboratoria, to będę miał tu więcej. Jedno i drugie mi potrzebne. To też jest dobry ten plan pięcioletni. Dużo produkcji. Mam trochę tych kopalni kamieniołomów. No na razie bierzemy to. Mamy 13. No, 21, ładnie. Dobra, palnij tutaj najpierw te tory. Sympatyczny mój kolego. Ty tak jakżeś łaził do Medyny. Tak. Już miasta niech się tylko z pól rozwijają. O, cholera. Tu za chwilę będzie artyleria i będę mógł tą artylerią próbować zdobyć Zanzibar, który ma obrony 108. To jest bardzo dużo. A tutaj całkiem niezła siła. W tym w ogóle musimy... Kurde, ostatnia... Nie, zdążyłem zrobić bardzo ładnie. To uciekamy spokojnie. W ogóle jak ja będę chciał tu tory poprowadzić? Kawał drogi, jak widzimy. Ale chyba taką prostą linią. Czyli on tutaj za chwilę będzie robił tory i będziemy mieli przejście. Most. I możemy taki mieć. Także kolejny screen. Tym razem bez screena, ale kończymy. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie.